Wielkim zaszczytem i honorem jest pełnienie funkcji wójta gminy Dąbrówno. Nasza gmina to miejsce malowniczo położone z tradycjami i potencjałem mieszkańców. W obecnej kadencji postawiłem na szeroko pojętą jakość życia. To sprawia, że gmina od kilku lat przeprowadza inwestycje, umiejętnie wykorzystując fundusze unijne. Obejmując urząd wójta, założyłem sobie konkretne cele: rozwój bazy sportowej oraz infrastruktury edukacyjnej, utworzenie przedszkola, którego do tej pory nie było na terenie gminy, ochronę środowiska naszej gminy. Z uwagi na jej walory turystyczne, poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, modernizację dróg gminnych, rozwój stref rekreacji i aktywizację lokalnej społeczności, poprzez organizację różnego rodzaju inicjatyw. Doposażenie instytucji kultury, współpracę z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy. Cele te zrealizowałem w okresie swojej 4-letniej kadencji. Racjonalne zarządzanie środkami budżetowymi umożliwiło pozyskanie dodatkowych dla gminy funduszy w wysokości ponad 5 milionów złotych i zrealizowanie w latach 2015-2018 inwestycji na kwotę 8,5 miliona złotych. Działania te przyczyniły się w znacznej mierze do poprawy jakości życia nas wszystkich. Ale potrzeb jest jeszcze dużo. Nie da się spełnić wszystkich oczekiwań mieszkańców poszczególnych miejscowości w 4 lata. Potrzeba na to więcej czasu. Przed nami ostatnie lata środków unijnych i możliwości ich pozyskiwania. W gminie Dąbrówno jest jeszcze wiele do zrobienia. Możliwości, jakie dają fundusze unijne, znacznie przyspieszą tempo przemian, a tym samym rozwój obszarów wiejskich. Nie zmarnujmy tej szansy dla naszej gminy, bo kolejnych już nie będzie. Rozpoczęte zostały nowe inwestycje, wiele z nich jest w początkowej fazie. Złożone w marcu tego roku kolejne wnioski, m.in. na modernizację stadionu w Dąbrównie oraz budowę boiska w Marwałdzie. Posterunek policji w Dąbrównie, o którego pozostawienie zabiegałem wraz z mieszkańcami zaraz po objęciu funkcji wójta, zostanie w końcu wyremontowany, a funkcjonariusze tam pracujący otrzymają godne warunki pracy, których przez tyle lat nie mieli. W lipcu tego roku złożyliśmy wniosek o jego remont. Prowadzone są również rozmowy z przedsiębiorcą, który chce otworzyć zakład na terenie naszej gminy, co pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy. Wszystkie moje działania podejmowane są zawsze z myślą o mieszkańcach gminy Dąbrówno i mają na celu poprawę jakości życia nas wszystkich. Nie brakuje mi chęci do dalszej rzetelnej i uczciwej pracy, sumienności oraz zaangażowania i oddania. Te wybory zadecydują o przyszłości naszej gminy. Ważne, aby w dniu 21 października wziąć w nich udział. Serdecznie Państwa zapraszam.